Zapraszam do kolejnego treningu wspólnie ze mną. To znowu będzie tylko kilkanaście minut, które możecie dołączyć do ćwiczeń, które robiliśmy poprzednio. Dzisiaj potrenujemy sobie takie podstawy obrotów. Jak obracać się w walce, jak stosować techniki obrotowe. Mam świadomość, że jeszcze jesteście w domach, w mieszkaniach, macie ograniczoną przestrzeń, wobec tego wszystkie ćwiczenia będę tak prowadził, żebyście mogli na małej przestrzeni trenować obracanie się. Jak wiecie, na początku, żeby nauczyć się dobrze obrotówek, trzeba po prostu kręcić wszystkie techniki kolankiem, tak? Ćwiczymy kolanem. A jeżeli mamy potem jakieś umiejętności, jeżeli mamy miejsce, prostujemy kolano i zamieniamy te techniki na techniki obrotowe. Podstawą jest, pamiętacie o tym, niska pozycja, ugięte kolanka i do tego praca barkiem. Ręce pomagają w obrocie, tak? Kręcimy we wszystkie strony. Na początek bardzo ważna rzecz. Musimy zacząć skakać. Musimy czuć się dobrze też w technikach z wyskoku. Więc na początek jesteście już po rozgrzewce. Dołożę Wam jeszcze troszkę ćwiczeń, które powinniście wykonywać każdego dnia. Techniki z wyskoku. Os! Wykorzystamy dzisiaj małe podwyższenie, małą przeszkodę, na którą będziemy wykonywali te przeskoki. Na początek ćwiczymy w ten sposób sobie. Uwaga, troszkę rozruszamy kolanka. Pozycja walki i na początek nożycami. Kopnięcie kolanem. My to mi, my hiza to mi gry. Jedziemy. Idź. Ni. San. Shi. Go. Ro. Sich. Hach. Kyu. Ju. Druga nóżka. Idź. Ni. San. Shi. Go. Rok. Sić. Hać. Kiu. Dziu. To były przeskoki z nożycami. Teraz musicie bardzo ładnie wykonywać ten wyskok z dwóch nóg. Marzeniem jest, żeby kolanka uderzyło klatkę piersiową. Idź! Ni! San! Shi! Go! Rok! Sić! Hać! Kiu! Teraz możemy ten sam przeskok wykonać nad przeszkodą. Uwaga, popatrzcie i za chwilę może Wy też spróbujecie. Idź! Ni! San! Shi! Go! Hok! To samo, ale z jednoczesnym przeskokiem, zmianą pozycji. Moja lewa walki przestawię się po przeskoku na drugą stronę.
Idź. Ni. Sam. Si. Go. Ok. Idź. Chodź. Kiu. Kiu. Os. To tyle, żeby stracić oddech, żeby kręcić obrotówki, musimy sobie troszkę pokręcić bioderkami. Wykorzystamy do tego podparcie i idź, nie, sam. Si. Go. Hok. Hyć. Hać. Kiu. Ciu. Hyć. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Kiu. Dziu. Zobaczcie, że ja dzisiaj nie kopię wysoko, nie próbuję Wam się tutaj wykazać. Kopię nisko, bo zależy nam najpierw na takim naturalnym, właściwym poruszaniu się w walce i potem przy obracaniu się w walce. Czyli nie musimy sobie psuć równowagi, kopiąc za wysoko. Teraz ważna sprawa. Będziecie kopać kolanem, ale kto ma miejsce, a przecież za chwilę ładna pogoda, więc będziecie mieli możliwość trenowania w ogródkach, gdzieś na łąkach. A więc będzie przestrzeń, będzie taka możliwość. Pamiętajcie, że każdy z nas ze starszego pokolenia czarnych pasów nie miał takich warunków jak teraz do trenowania. Ja, jak i wielu moich rówieśników, kolegów z wieloma danami, wykorzystywaliśmy każdy kawałek łączki, trawki, chcieli, żeby sobie tylko potrenować. I daliśmy radę, więc myślę, że Wy też potraficie to zrobić. Jeszcze z pomocą oczywiście rodziców, przyjaciół. Ktoś to Wam pomoże. Dobrze. Teraz ważna rzecz. Są dwa rodzaje kopnięcia okrężnego. Albo prowadzisz nogę pionowo. Uchi Mabashikage. Z obrotu to samo ci wyjdzie. Pionowo. Wiecie o tym, że jest to uderzenie w miarę krótkie. Daleko nie sięga. Ale kiedy uderzysz z biodrem i nogę ustawisz w ten sposób i pociągniesz w ten sposób, będzie to bardzo silne i przede wszystkim uderzające na dystans kopnięcie. To już Ty zdecydujesz, jak będziesz to ćwiczył później, jak wyprostujesz tę nogę. Na tym etapie będziemy kręcić bardziej kolanem jak prostą nogą. Mieszkania nie są za duże, łatwo coś stłuc, albo sobie nabić, zrobić sobie jakąś kontuzję, tak? Dobra, zaczynamy. W takim razie teraz w ten sposób. Idź. Do tego w zasadzie nam nie potrzeba. Si. Go. Rok. Sić. Hacz. Kiu. Dziu. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok, sić, hać, kiu, dziu. I soto, hyć, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, dziu, hyć. Cofnę się troszkę. Ni, san, si, go, rok, sić,
Hatch, Q, Jump. Zauważcie, że nie przykładałem się specjalnie do tych kopnięć. Chodziło mi bardziej o to, żeby się troszkę poruszać na luzie. No i teraz zaczynamy naukę, którą Wy później będziecie w wolnej chwili ćwiczyli, na tempa oczywiście. Jak będziemy się obracać? Zaczynamy od takiego prostego obrotu, nisko na nogach, wysuwam nogę i odwracam się i zaczynam się w jedną stronę kręcić i za chwilę pociągnę za sobą nogę. Kręcę. Tak jak zawsze na treningu mówię, noga nie wraca na miejsce, z którego wyszła, tak? Znowu. Wysuwam nogę w łokcie, kręcę. Ten ruch jest bardzo ważny, bo to najpierw barki muszą lecieć, a bioderka i noga muszą gonić barki, tak? Wysuwam, kręcę. I zaczynamy. Ech. Ni. Sam. Dobrze by było trzymać jeszcze gardę przy tym. Si. Wiemy, że przeciwnik też w tym czasie coś nam chce zrobić. Go. Hok. Sić. Hać. Kiu. Dziu. Kręci się w głowie. Druga strona. Idź. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Wa. Kiu. Dziu. Dobrze. Teraz może spróbujemy sobie kopnąć Sotomawashi. Stawiam nogę, ponieważ już zacząłem się obracać. Kontynuuję obrót kolanem. Ej. Ni. Nie masz miejsca? No to tylko samym kolanem. Sam. Si. Go. Ro. Sić. Hać. Kiu. Dziu. Hop. I druga strona. Soto. Łokcie. Ej. Nie. Zauważcie, że ja nie próbuję wykonywać tego dobrze technicznie, bo przecież można to i pociągnąć na całą przestrzeń, coś stłuc. Najważniejsze, żeby się nie przewracać, żeby kontrolować. Czyli może być nisko, byle widzieć, co się dzieje. O, i całe ciało, żeby było pod kontrolą. Rok. Sić. Hać. Kiu. Dziu. Dobrze. W głowie się troszkę kręci. O. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź.
troszkę poczuć pewniej. Uderzaj sobie troszkę. No i prawdziwi mistrzowie są nieobliczalni przez to, że potrafią taką obrotówkę wkręcić z kontry. Czyli ktoś atakuje, nie wiadomo jak się stoi dobrze na nogach, coś na ciebie wpada, a mistrz potrafi jeszcze z jakiejś dziwnej pozycji szarpnąć i obrócić się. Myślę, że też zaczynali od najprostszych ćwiczeń. Zaczniemy teraz od takiego ćwiczenia, mianowicie cofnięcia nogi do tyłu, tak? Cofniemy się do tyłu i zakręcić. Cofam i kręcę. Uciekam z nogą i kręcę. Dobra, zaczynamy. Lewa nóżka z przodu, więc lewą będziemy kopać, bo będzie ona uciekała przed jakimś lokiem. Będziemy schodzić z linii. Raz i łokcie. Pach. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Hacz. Widzicie, mi też nie zawsze udaje się utrzymać równowagę. Kiu. Dziu. Zmiana nóżki. Hacz. Uciekam. Kręcę. Ni. Son. Si. Go. Rok. Sić. Hacz. Kiu. Dziu. Os. Już powinniście czuć troszeczkę tego luzu. Pierwsza rusza zawsze obręcz barkowa. Tu najlepiej łączyć to z jakąś akcją. Na przykład ręka. Zaczynamy, widzicie, się już obracać. Całe ciało się obraca. Wprowadzam pierwsze kopnięcie na niby. Tak? I idzie obrotówka. Może spróbujemy sobie lekko zakręcić. Najpierw Maigeri. Może tak. Ręka lewa. Maigeri. I zakręcimy. Idź. I zakręcimy. Idź. I zakręcimy. A teraz po kopnięciu próbujemy, żeby to poszło w jednym rytmie. Sam. Si. Go. Rok. Sić. Hacz. Samo kolano. Kiu. Dziu. Dobrze. No i co jeszcze?
Pamiętacie, robiliśmy sobie taką kombinację na treningu, bardzo przydatna, czyli soto uchi i z tego uchi kręciliśmy powrotówkę. Spróbujemy, co? Najpierw prawa noga niech się męczy. Wszystkie trzy kopnięcia prawą nogą. Ecz. Kręcę. Mniej. Sam. Łaj. Już mi się kręci w głowie. Si. Go. Hok. Sić. Hać. Ła. Kiu. Ale tak kończymy ten dziesiątkę. Pach. Dziu. Już nie mogę się obrócić. Dobrze. Lewa noga powinna robić to samo. Spróbujemy. No ale to kolano nie jest sprawne. Idź. Sam. Nie. Sam. Si. Go. Hak. Hyć. Hać. Nie ciągnę barkami. Widać to od razu, jak mi to przeszkadza, że kopnięcie nie dokręcam, ale będę jeszcze ćwiczył. Kiu. Dziu. Os. I na koniec, żeby się jeszcze poczuć, minuta walki. Zegar start. Minutka. Możecie sobie pokopać wszystko, co próbowaliśmy dzisiaj. O, kolano. A, przeskoczyło. Os, 10 minut. Os. I na zakończenie bardzo bym chciał, żeby ci wszyscy zafascynowani karate, którzy korzystali z tych zajęć, które tu nagrywamy dla was, nagrali teraz siebie. Bardzo proszę o nagranie nauczonego Jan Tsukata. Kto się nauczył, niech pokaże, jak to robi. Dla najpiękniej wykonanego Jan Tsukata osobiste nagroda ode mnie. Filmiki przesyłajcie na Messengerze albo na moje prywatne konto.
Czekam na Was. Os.